pytałem, czy pan może pan podpis z profesorem, z pani telefonem się pan profesor przeciwnie, to my się bardzo dobrze znamy. Wielkim profesorem wygo, dlatego się zdałam, żeśmy sobie byli naprzeciw. Ja mu czasem podpowiedziałam jakiś wiersz, to polemistyka była. No i także nie radzę wam siadać w końcu. Zawsze trzeba siadać z przodu. Jeśli się chce naprawdę korzystać z osoby, która mówi i z tego, co robi. Teraz tak. Dziękuję bardzo. Witam uczniów klas drugiej. Witam również osoby, które przyszły w swoim wolnym czasie, z własnej chęci, nieprzymuszonej woli. Myślę, że to spotkanie będzie dla nas owocne. Witam panią Teresę Siedlar-Kołyszko. Harcerkę Szarych Szeregów, która otrzymała pseudonim, przyjęła pseudonim Skierka i Bystra, która całe swoje życie również poświęciła kwestiom języka. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prawie 40 lat pracowała pani w radiu, w Polskim Radiu. Między innymi dostała pani Złoty Mikrofon, czyli najwyższą nagrodę, najwyższe radiowe odznaczenie przyznawane przez słuchaczy i krytyków. Również poświęciła się pani badaniu historii ziem wschodnich. Między innymi możemy zajmować się z książkami takimi jak Byli, są czy będą, czy też Przecież tu Polska kiedyś była. Te książki opisują właśnie rejony, które kiedyś należały do Rzeczypospolitej Polskiej. Kresy, aż pani dotarła aż pod Krym. I pod Dniepr. I za Dniepr, który jakoś tak teraz bliżej nam poprzez relacje medialne i to, co tam się dzieje. W latach 80. Robiła pani reportaże z tamtych rejonów, ale także, z tego co wiem, blisko pani było do młodzieży i do młodych ludzi. Pracowała pani w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Sekcję turystyki założyła pani, z tego co wiem. Dobrze, szanowni państwo, jest tyle krótkiego wstępu, życiorysu. Więcej, ja myślę, że to nie ja powinienem mówić, tylko pani Teresa. Więc cóż, oddaję głos. Tak, to jest pan bardzo już wie, czy pan będzie trzymał, czy może będzie lepiej, nie? Dla mikrofonu. Myślę, dla głośności. Wszystko już prawie powiedziane o mnie, z tym, że o tych ziemiach kresowych, o których dziś nie będziemy mówić, może kiedyś, bo nie ma czasu, bośmy przyszli dla Szarych Szeregów i dla mojej młodości. Ale chciałam wam, żebyśmy się lepiej zrozumieli i poznali. Pomyślałam sobie, widzicie taką mocną, starszą panią i co ona ma tam z nami do gadania. A ja chciałam wam, ja przekażę i spojrzycie mi w oczy, z czasów, kiedy miałam 14 lat właśnie i właśnie wstąpiłam do Szarych Szeregów. Ja myślę, że jak zobaczycie to zdjęcie, to wam będzie łatwiej mnie starej słuchać, bo wspomnienia moje są tylko z tamtych czasów. Proszę, niech sobie przejrzą spokojnie, a na końcu ostatni mi odda zdjęcie. Ale tak to nic będę widzieć, nie wiem, pan raz. Aha, że kamera. Jak to już? Dobrze. No, więc zdjęcie już macie i wobec tego popatrzymy sobie oko w oko. I ja teraz chcę powiedzieć troszeczkę o moim wczesnym dzieciństwie. Jak zostałam kształtowana, prawda? Dlaczego te Szare Szeregi? To wszystko jest kontynuacja dzieciństwa. Ja się urodziłam w Międzywojniu.
I to był czas, kiedy Polska przecież w 18 roku odzyskała niepodległość po 120 latach. Więc to społeczeństwo i ten naród z tych czasów był niesłychanie patriotyczny. Niesłychanie. Moja mama opowiadała mi, że widziała, jak Polacy, zawsze dla niej bohaterem był Stawarz, jak rozbrajali jeszcze Austriaków. Mój ojciec w wieku 17 lat, czyli no w 20 roku, na początku, uciekł z gimnazjum, już był harcerzem. Właśnie harcerzem. I mój ojciec uciekł z domu, napisał list do dziadziów, babci, dziadzia. Piękny, zaraz powiem, jak ten list brzmiał. Do wojska. No to się aż bo berezynę walczył. Pamiętam, że babcia wspominała zawsze, że jak wrócił, to ubranie dała do pieca, spaliła, a jego do bali i długo szorował. Niemniej był na tej wojnie. Takie to było społeczeństwo. Ojciec jeszcze w tym liście, o którym mówię, który zostawił, a który mam jako cenną pamiątkę w rodzinie, napisał to, że prawda, jest chłopcem dzielnym, zdrowym, harcerzem i musi iść walczyć za ojczyznę. Przepraszał rodziców, dziękował i powiedział, kiedy kończy się ten list, do zobaczenia w wolnej Polsce po zwycięskiej wojnie. I tak się stało. Więc tak, w takim domu byłam wychowana. Mama moja, panienka z inteligenckiej rodziny w Krakowie, poszła na wieś uczyć. To było taka, po prostu szły, jak to mówią, z kagankiem oświaty. Dziewczyny z miast, inteligenckich rodzin, jeździły aż tam po Wileńszczyznę. Moja mama na Jabłonce na Orawie. I w tej Jabłonce znowu działała fantastycznie w plebiscycie, bo nie wiem, czy wiecie, że był taki plebiscyt po Spisz i Orawę. No i mama znowu tam działała, mamy takie odznaczenia, żeby ta Orawa była z nami. Potem takie najważniejsze momenty z przedwojnia. Pamiętam, że ojciec zawsze mnie brał, jak już byłam na tyle duża, że rozumiałam. Brał mnie na przykład 29 listopada, jak szwoleżerowie szli na Belweder z pochodniami, sztandarami. Świetnie pamiętam. Pamiętam, kiedy miałam 4 lata. W 1933 roku, to wtedy wyjątkowo byłam w Krakowie, ojciec mnie wziął na ramiona i pokazał defiladę, fantastyczną paradę no, polskich ułanów przed marszałkiem Piłsudskim na Błoniach. Dzięki temu widziałam Piłsudskiego. Potem niestety w 1935 Piłsudski zmarł, była żałoba narodowa. Wiecie, znowu już teraz wziął mnie do tego Krakowa i na pogrzeb i widziałam z kolei Piłsudskiego w kryształowej trumnie na Wawelu. Więc takie przeżycia. I teraz ostatnie wspomnienie z czasów przedwojennych. Jest 39 rok, maj, 39 maj. I w Warszawie odbywa się fantastyczna defilada. Potem była już tylko raz za świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, taka podobna. Pamiętam, jaka była wdzięczna, że wreszcie są defilady, no niestety na jednej się skończyła. Ale ta wtedy, w 1939, ja wracałam ze szkoły, gdzie była akademia, gdzie grałam białą miserkę. To wtedy takie były żywe obrazy. To taki był rodzaj takich przedstawień. Więc był bałty chłopiec i tam jedna czarna miserka dziewczynka i druga ja biała, to nieważne. Ważne, że idę ze szkoły, a tu już zamknięta Aleja Ujazdowska, Aleje Ujazdowskie, więc nie takie wstrętne bariery żelazne jak teraz, tylko sznury takie powiązane wzdłuż od drzewa do drzewa. No i nie można przejść ulicy, bo już się zacznie defilada. Więc oczywiście starsi mnie przesunęli do samego przodu. Ja stoję, takie dziewczątko, i cisza, nagle cisza. Patrzę, pani, która koło mnie stoi,
wyciąga chusteczkę i wyciera oczy. Oficer salutuje. Ja patrzę szerokimi oczami, nie wiem, co się dzieje, prawda? I pan z melonikiem na głowie, nie wiem, czy wiecie, to melonik, taki czarny kapelusz. Zdejmuje ten kapelusz, w nie posuwa jeszcze do tego sznura i mówi, patrz dziewczynko, powstańcy styczniowi idą. No i tak, do dziś ja się wzruszę, kiedy sobie to przypomnę. I to wspomnienie tych roześmianych staruszków z wąsami, siwymi brodami, w tych granatowych mundurach, które mieli, prawda, za Piłsudskiego, przez dane stopnie oficerskie i tak dalej. I ten obraz mi zapadł. I ich dla nas przesłanie. No i potem jest jeszcze cudowne wakacje. Jeździłam na wakacje do Jordanowa. Wiecie, gdzie tutaj niedaleko na Podkarpaciu. I już pod koniec tych wakacji pamiętam nagle mobilizmów. Nie było radia, tak, nie było radia, nie było światła jeszcze, nie było właściwie gazet. W każdym razie jakimś cudem pojechaliśmy z tego Jordanowa do Rabki i nagle 25 sierpnia dowiadujemy się, że wojna ma być. Więc wracamy już na ulicy, tam kobiety płaczące, bo mężczyźni idą do wojska. No i 26 wyjeżdżamy do Warszawy, do naszej Warszawy, gdzie mieszkaliśmy, gdzie ja chodziłam do szkoły. Przyjechaliśmy, no od razu zresztą straciliśmy wszystko ubranie, bo trzy walizy były. Na 2 miesiące twoje dzieci, matka, braliśmy rzeczy na wakacje. No i te walizki przepadły w tym pociągu, no ale to już trudno. Od razu byliśmy nie ubrani, to najmniejsze. I 1 września, no oczywiście nie mamy, przed wojną nikt nie robił żadnych zapasów, bo po co? Wszystko było w sklepach, na dole w sklepiku, gdzieś nie było potrzeby. W piwnicy tylko były wino robione przez mamę, bo taki był zwyczaj, i konfitur. Tak, takie rzeczy mieliśmy w piwnicy. I 1 września, 5 rano, pamiętam, słyszę z drugiego pokoju, ojciec najpierw wstaje i mówi, no patrzcie, znowu ćwiczenia. Coś się dzieje, ja słyszę. I nagle słyszę wojnę. Ojciec otwiera radio i pan prezydent Mościcki mówi, odwieczny wróg nasz, Niemcy napadły na Polskę. I tak się zaczęła Warszawa i wojna. I to w pierwszej chwili, w pierwszych dniach to właściwie była euforia, nikt się nie martwił jeszcze specjalnie. 3 września, to była niedziela, warszawiacy wylegli na ulicę, jeszcze ładnie ubrani, jeszcze na krałach były pomarańcze, wszystko. I szli od ambasady do ambasady, oczywiście całe rodziny. No i tam manifestowali, tamci mówili o tym, że nas popierają i tak dalej. Najpierw pamiętam, bo to było najbliżej mnie, francuska ambasada i Polacy wzięli z takim starym generałem, z takim okrągłym kepi, francuskim auto do góry nieśli. No bo w 3 wypowiedziała Anglia i Francja wojnę Niemcom. No dlatego to, o to chodziło. Potem poszliśmy właśnie pod angielską, więc znowu jakiś tutaj, i pod angielską. Cała to, ja wiem, 300 tysięcy, ile tych warszawiaków było, klękło z takimi palcami do przysięgi i śpiewaliśmy Nie rzucim ziemi. Jak dziś pamiętam, wszyscy, mama, tato, ja też. Potem poszliśmy na przykład pod Czechów, których już nie było, już pamiętacie, Niemcy zajęli Czechy. Czechami bardzo, bardzo się ładnie, my z kolei się solidaryzowali. Wreszcie pod Jugosławia. Wtedy pierwszy raz usłyszałam, co to jest słowo Jugosławia w ogóle. I ojciec mi wytłumaczył. Ten Jugosławianin piękny pan, czarny, opalony, w oknie też mówił o jedności nas wszystkich i o poparciu i o zwycięstwie Polski na końcu.
No i koniec. Potem były coraz gorsze dni. Byłam, oczywiście stale przemawiał pan prezydent Starzyński miasta. Fantastyczny człowiek, bohaterski człowiek. Przez pierwsze dni w radio było Westerplatte broni się jeszcze. Westerplatte broni się jeszcze. Bardzo przeżyliśmy ten upadek Westerplatte, kapitulację Westerplatte. No i potem coraz więcej bombardowań, coraz mniej jedzenia. Za naszym płotem, bo ja mieszkałam bardzo ładnie, tuż obok ogrodów sejmowych, więc w ogrodach sejmowych stała ciężka artyleria. Wobec tego Niemcy chcieli się wstrzelać w tą i walili w naszą kamienicę. Musieli przez naszą kamienicę, bardzo wysoką, piękną, ogromną. Dzięki temu ona w ogóle do dziś stoi. Ale jeden ze szranteli walnął w drugie piętro i wywalił mieszkanie, perzynę, obrócił, zabiło państwa oboje. Potem następny zabił naszego dozorcę na podwórku. Potem mieszkanie na parterze, nie wiem jakim cudem na parter wpadło akurat. I tak i znowu innych państwa zabił, także już było parę ofiar, stały te trumny w naszym holu bardzo pięknym. I potem pewnego razu coraz więcej było tych bombardowań, więc już się nie dało po prostu siedzieć na trzecim piętrze, ja mieszkałam na trzecim piętrze i schodziliśmy na dół. Przydano nam takie jedno mieszkanie, które było wolne na parterze i po jednym kącie dla każdego, żeby powstało przynajmniej jedno dla dzieci. I tamśmy siedzieli spali w tym mieszkaniu na dole. Coś my jedli. Zaczęły padać konie w tym ogrodzie sejmowym i moja mama, która była bardzo dzielna, a potem poszliśmy już do stron, czyli do tych piwnic, bardzo pięknych zresztą, tak bardzo, no to była bardzo elegancka kawica. I tam mama jakimś cudem, tego nie wiem, przecież byłam dzieckiem, robiła dziką koninę. I tą koninę wszyscyśmy jedli, łącznie tam wtedy był też pan, nie wiem, czy już jeszcze wam już znane jest nazwisko, pan Sieroszewski, czyli legionista z Sybira i pisarz o Syberii właśnie, niezwykła postać, za moich czasów szalenie popularnej właśnie. Miałam zaszczyt i przyjemność mieszkać w piwnicy z panem Sieroszewskim. I pewnego razu poszliśmy, jakoś tak troszkę ucichło i ojciec wsiął, a w tak zwanym międzyczasie z zachodu, z Pomorza, z Poznańskiego coraz więcej było uciekinierów w naszej kamienicy. I takiego jednego uciekiniera, fryzjera takiego z Pomorza, ojciec wziął i żeby mu pomógł zobaczyć w ogóle, co się dzieje w naszym mieszkaniu i posprzątać ewentualnie tam. I jakoś ja taka byłam właśnie i sprytna, i bystra, i skierka, że się zawsze wkręciłam. I poszłam tam z nimi, z tymi mężczyznami. I tam 24 takie, to mniej więcej takie odłamki, jak każdy z pół kilo, ze sztapnerów złapali. Znaleźli, jednej szyby nie było, niczym, w szafie, no wszystko rozwalone. Ale radio ciągle było czynne i tam stało radio. Ojciec puścił, kiedy przyszliśmy i słyszymy taki komunikat, a to było 17 września. Dzisiaj w godzinach rannych armia Związku Sowieckiego, czy jakoś tam, wkroczyła na ziemię polskie. Wiecie, znowu jest to takie wspomnienie, że ja do dziś widzę twarze i mego ojca, który walczył z bolszewikami i tego nieszczęsnego uciekiniera z Pomorza. Ojciec był siny i taki zesztywniały, a ten biedny uciekinier oczy zakrył, płakał i mówił, teraz to Polska już nigdy nie powstanie. Więc okropne. No i potem już to już bombardowania. Przychodzi 27
i no, wody nie było, trzeba było chodzić pod bombami po tę wodę, no to się nie da opisać. No tak jak mówię, jadło się koninę, a mama dawała tym biednym żołnierzom to wino, które jeszcze miało tam dużo, albo konfitury do tego czarnego chleba, no to... Aha, jeszcze była strasznie ładna inicjatywa firmy Wedel. Teraz Wedel jest sprzedana jak wszystko, ale Wedel to była świetna firma polska, prawda? I Wedel ogłosił, że wszystkim naszym ludziom, którzy mają dzieci i tak dalej, rozdaje paczki po 10 kg różnych rzeczy. I tam od herbatników po czekoladę w proszku dostał, ojciec przyniósł to. No, a jeszcze przypominając, cośmy jedli, jeszcze obok nas, znaczy nie obok, ale tam kilometr, była fabryka ogórków konserwowych. Więc ile się dało, to tych puszek ojciec przyniósł i myśmy te ogórki jedli. No, no tak było. Ale właśnie na te ostatnie dni, zresztą jeszcze od może nie zanim się cieszę, ostatnich dni, to przypomniałam sobie, że było już tak straszne było bombardowanie, oni tak walili w paczki ten nasz dom, który zasłaniał tę artylerię, że pewnej nocy ojciec zabrał poduszkę, jedną koc, nas i mamę i poszliśmy na ulicę Chorzą. Ja mieszkam na Górnośląskiej, Przemyśliwieckiej, a na Chorzą, gdzie mieszkała nasza praczka, bo dawniej były praczki, które prały, prasowały i tak dalej, pościel. I poszliśmy, ona w suterynie mieszka. Wiecie, co to suteryna? No, poniżej, w niskim parterze, jak to się mówi. I myśmy tam dwie noce spali u niej, że niby bezpiecznie. Dobrze. No, ale jakoś potem, pamiętam tę noc, po szkle się szło, dosłownie po szkle się szło przez tę ulicę, niedaleko zresztą stosunkowo. No i potem wróciliśmy. I teraz, proszę was, jesteśmy jeszcze pamiętam, że obok kamienicy rozwaliło, gdzie był konsulat w Monachko, zupełnie do pierwszego piętra. No i przychodzi 27 i mama przychodzi, wodę poszła, mówi, będzie kapitulacja. Bo w czasie wakacji były takie czasy, że dzieciom czytało się trylogię. I nam akurat przeczytano w czasie wakacji, ciocie kolejno czytały, w czasie tak zwanego leżakowania. Zawsze po obiedzie dzieci musiały leżeć w ogrodzie. W czasie leżakowania trylogię Sienkiewicza. I ja zapamiętałam, że pan Wołodyjowski wysadził się w powietrze. Więc ja rzuciłam się na mamę z pięściami. Mama jeszcze mi wstyd zrobiła, do dziś pamiętam. I rzuciłam się i mówiła, ty jesteś Niemka, ty jesteś zdrajczyni. Jak możesz mówić, że my się poddajemy? Pan Wołodyjowski mówił, się powysadził, pan Starzyński też mówił, że się wysadził. I mi się wszystko, ja się jeszcze śmieję teraz, to była strasznie tragiczna sytuacja. No ale rzeczywiście doszło do tej kapitulacji. I pamiętam, ja sobie w ogóle w tym dziecięcym umyśle powiedziałam, że ja nigdy nie wyjdę z domu, żeby zobaczyć Niemca. No ale dwa dni minęły, ja wychodzę na balkon, piękny widok, aż po siekierki właśnie, gdzie Niemcy stacjonowali. I 7 rano i nagle słyszę pierwsze słowa po niemiecku. Hände hoch. Patrzę na dół, a tam taki wytworny wtedy Niemiec w rękawiczkach skórzanych, w hełmie, legitymował dziewczynę jakąś, która obok mnie był dom akademicki dziewczęcy. Więc to był taki pierwszy mój Niemiec. I potem, jeszcze dwa dni później, wyszliśmy na spacer, już szłam, bo już widziałam Niemca z mamą. I dochodzimy do Alei Jerozolimskich. Patrzymy, ludzie tam stoją wzdłuż alei i płaczą. Straszny widok. Szło polskie wojsko do niewoli. Okropne, słuchajcie, to dziś nie zapomnę. Generałowie bez pasów, w furażerkach, w polowych mundurach. Generałowie Rumel, Czuma, no wszyscy wielcy generałowie, którzy bronili Warszawy i wojsko.
i ludzi płaczący. I wtedy ja sobie pomyślałam, że kochany, już teraz, jak już wojsko odchodzi, to już nie będzie tej Polski, rzeczywiście. Więc to też był taki okropny moment. No ale nic, przychodzi, parę dni minęło i ogłaszają, że do szkół trzeba iść. No to mama mnie zebrała w plecaka, ja jeździłam na hulajnodze. To był mój środek lokomocji zawsze. I do szkoły, i wszędzie tam lokomocji. Jadę na tej już Aleje Szucha, gdzie ja miałam szkołę, a gdzie potem była ta gestapo w Ministerstwie Oświaty i Wyznań Religijnych. Z tej strony było zamknięte od rozdroża. Musiałam objechać cały ten do Placu Zbawiciela i stamtąd było oczywiście policjant niemiecki stał i wpuszczał. Ale trzeba się było i ja tak stoję z tą hulajnogą, a jakaś pani mówi, no powiedz dziewczynko panu, że idziesz do szkoły, to cię wpuści. A ja, wie pan, nie wiem jakie miałam oczy, ale dużo potem to mama zawsze mówiła, nie patrz się tak na tych Niemców, bo nas zaraz zamkną. To widocznie tak się mniej więcej popatrzyłam na nią i mówię, ja z Niemcami nie rozmawiam. Wróciłam do domu, powiedziałam, mamo, ja do tej szkoły więcej nie pójdę. No i w ten sposób, no rzeczywiście nie tylko dlatego, znalazłam się w Krakowie. W mojej kamienicy nie było szyb, nie było wody, nie było gazu, nie było światła, a w Krakowie była ciepły dom mojej babci, więc jakoś tam. No i w ten sposób znalazłam się w Krakowie. No było bardzo, bardzo trudno, bo nie było mieszkania, tam mieliśmy piękne mieszkanie, potem nigdy nie miałam takiego. Nie było mieszkania, no w końcu nam przydzielili mieszkanie, bo teraz zaczyna się getto. Robią getto, prawda? Tutaj, no wiecie, gdzie było getto. I Żydów zabierają, więc po Żydach dają nam mieszkania, zwolnione. To też było bardzo przykre i smutne dla nas przeżycie, dla mnie przynajmniej. Bo pewnego razu mama mówi, już nam przydzielili mieszkanie, pójdziemy zobaczyć, żeby to, no oczywiście mieszkanie bez łazienki, tylko takie z ubikacją no, i wodą bieżącą zimną w kuchni. Na Krzywej koło Kleparza i wchodzimy do tego mieszkania, słuchajcie, a tam jeszcze ten Żyd w jarmułce z pejsami. To było dla nas tak strasznie przykre, bo on popatrzył na nas z takim wyrzutem, a przecież wszyscy byli winni i tak szedł do tego getta, ale do dziś widzę jego oczy smutne i tą świadomość, że my wchodzimy w jego mieszkanie. No ale tam w końcu zaczęliśmy mieszkać, poszłam do polskiej szkoły, w której już nie było historii, w której już nie było Polski był, ale Polski bez lektur, bez, no wiecie, no, wszyscy bez wszystkiego co polskie. Że po polsku, no oczywiście śpiewało się piosenki, tam moniuszki, bo tak, ale no, szkoła była taka, jaka była. I wobec tego pierwsze, co zaczęło być organizowane, muszę wrócić do ostatniego, muszę wrócić, tu jesteśmy w miejscu, co pierwsze, co było organizowane. Otóż w czasie, kiedy była kapitulacja Warszawy, to równocześnie, słuchajcie, 27 września został powołany Związek Walki Zbrojnej i Szare Szeregi. Już wtedy od razu zdawali nasze wojskowe władze, czy też przywódcy Polski, zdawali sobie sprawę, że wojna się nie skończyła i że trzeba walczyć. Więc ten 27, dlatego my obchodzimy co roku rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów 27 września. No a teraz wracam do Krakowa. I teraz tak, najważniejsze co było dla mądrych mam, mamy były wspaniałe na miarę wojen. Przecież coraz bardziej ubywało mężczyzn.
albo uciekali przez, albo szli z wojskiem, prawda? No to oficerowie zostali rozstrzelani w Katyniu. Albo uciekali przez granicę do wojska, do Sikorskiego, albo byli więzieni na Montelupich czy w Oświęcimiu. Więc właściwie były same matki. Gdziekolwiek spojrzeć wśród moich przyjaciół, same były matki. Nie było koło mężczyzn. I one sobie świetnie radziły. Mało myślały nie tylko o tym, żeby nas wyżywić, ale o naszej przyszłości, o naszej nauce, o naszej... I zaczęły się tak zwane komplety. Wspaniałe. Za mało się o nich mówi. Idea kompletów, szczególnie w Krakowie były najlepsze sióstr Szulanek, więc lekcje odbywały, tylko religia odbywała się w klasztorze, a wszystkie inne lekcje po mieszkaniach. No ja miałam do pewnego razu właśnie do mojej mamy przyszła pani Jancewiczowa z panią Rudakowską Unią i zaprosiły, spytały, czy bym chciała chodzić na komplety, które będą się odbywały u nich w domu, dla ich córki, wnuczki, mojej koleżanki ze szkoły podstawowej. I w ten sposób trafiłam na fantastyczne komplety, ponieważ właśnie tak jak mówię, odbywały się w domu państwa Rodakowskich. To wiecie, wielki malarz Rodakowski i to była jego wnuczka. I ta moja koleżanka, więc były cudowne obrazy wielkiego Rodakowskiego. Pełno obrazów jego przyjaciela Juliusza Kosaka. Wspaniałe meble antyczne, na skrzynia z XV wieku. Słowem, ja tam na tych kompletach uczyłam się historii sztuki też. To były świetne. I uczyliśmy się fantastycznie. Myśmy tak polskiego i historii uczyli się dosłownie na pamięć. Bośmy tak bardzo chcieli wiedzieć wszystko, prawda? I pamiętam, no lekcje obfitowały w różne dramatyczne przeżycia. Na przykład, pewnego razu siedzimy, to było mieszkanie siedmiopokojowe i w tym mieszkaniu, w jednym w gabinecie w Buni, mieliśmy lekcje. I nagle drzwi się otwierają, wchodzi tak zwana Bunia, bo to się tak mówiła, taka pani siwiuteńka, piękna, Bunia Rodakowska. Ona była pochodzenia Wiedenką, ale oby wszystkie Polki były tak polskie jak ona. A za nią wysoki rangi niemiecki oficer, chyba pułkownik. A nauczycielka siedzi i właśnie mieliśmy historię, czy Polski, nie otopała pani od tych przedmiotów. I nagle zupełnie bez jednego drgnienia mówi do mnie, po niemiecku, proszę powtórz mi króla Olgę tego. A ja też taka, przepraszam, smarkula, prawda? Najspokojniej w świecie, na szczęście umiałam ten wiersz, zaczynam recytować wiersz. Tak wyglądała lektura. Coś nieprawdopodobnego. No ale Bunia Rodakowska, widząc, bo to nie był gestapowiec, tylko to był oficer Wehrmachtu. Powiedziała, proszę pana, to będzie pana, tutaj będzie pana pokój, z tym, że pozwoli pan, że będą tutaj, kiedy pan będzie na służbie, lekcje mojej wnuczki, ponieważ szkoły pozamykaliście. Bo nie było średnich szkół, były tylko podstawowe szkoły, ewentualnie jakieś technika zawodowa. No i mieliśmy tam te lekcje rzeczywiście i to nic tam się nie stało. No więc to uważam, że o tym się za mało mówi, o tym, dlatego że myśmy byli przygotowani już, żeby iść na uniwersytet, prawda? Normalnieśmy się uczyli, tak jakby w gimnazjum, a jeszcze dużo, bo w gimnazjum jest 20 powiedzmy, a nas było 4. I to w kółko się ten materiał robiło. Ja pamiętam, mając 13 lat, ja napisałam na 16 stron zadanie o naszym hymnie narodowym, które się kończyło. Twój i nasz Mazurek. Pamiętam, jakieś wszyscy czytali głośno, mamy brały i tak dalej. No i teraz tak, a co myśmy robili? No lekcje tak, ale przecież nie było żadnych tam telewizji, nie było, broń Boże, nie było, do kina się nie chodziło. Potem
to będę mówić, jak byłam w Szarych Szeregach, to się szło po to, żeby tam lać po ławkach z ajzejerem tak zwanym, czyli kwasem solnym, ale tak, to się nie chodziło do kina, porządni Polacy nie chodzili, nie było teatrów, teatry były zamknięte, nur für Deutsche. Słowem, nie bardzo było co robić, no to ruszyliśmy w turystykę, znaczy turystykę, wycieczki. Zaczęliśmy chodzić, taką zrobiliśmy taką paczkę w dzielnicy, gdzie mieszkałam, krzywa, pędzików, tak dalej. Zaczęliśmy chodzić na wycieczki. I coraz dalej, tak chodziliśmy tam i z powrotem w jednym dniu do Ojcowa. Przecież to kawał drogi, ja sobie teraz zdaję sprawę. Ale chodziliśmy do Wierzchowia, i tak dalej, i tak dalej. Obeszliśmy wszystkie dolinki też z Krzeszowic, jadąc pociągiem. Ale pojechaliśmy również dalej i pamiętam takie niezwykłe, tuż już będą teraz szeregi, niezwykła wycieczka, pojechaliśmy, były trzy dni jakieś takie i pojechaliśmy Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce. Ludzie mówią, jak się panie nie boją do mamy, czy tam do mam naszych, one, w mieście jest tak samo niebezpiecznie. Więc niech oni przynajmniej idą. No i poszliśmy i na Lubaniu nad Kruszkowcami w Gorcach pierwszy raz widziałam i słyszałam partyzantów. Tam było schronisko, które potem spłonęło. Mam nawet takie zdjęcia z taką gapą, tą niemiecką na ścianie. I nagle usłyszeliśmy z lasu wieczór, usłyszeliśmy śpiew, no to byli partyzanci. No ale nie mogliśmy tam do nich iść, bo nie mając hasła, to mogłoby się to źle skończyć. Więc na szczęście któryś tam przyszedł, jeden, drugi, trzeci przyszedł do schroniska po papierosy. I tak się zaczęła moja, ale to jeszcze, tak zobaczyłam pierwszych partyzantów. Jeszcze potem też na Krupowej Hali, to jest przed Babią Górą, też właśnie przychodzili często partyzanci do schroniska. No i akurat te wycieczki to już poprzez koleżankę, której kuzynowie byli już w Szarych Szeregach, zaproponowano nam, dziewczynom, z jednej klasy ciągle byliśmy, wstąpienie do Szarych Szeregów, do harcerstwa wojennego. I tak w 1943 roku, w lecie czy wiosną, wstąpiłam do Szarych Szeregów. I teraz już delikam tym, bo to jeszcze się dużo czasu. Nie, jest jeszcze trochę czasu. Tak. Poczekajcie, zobaczymy. I teraz co myśmy robili? Przede wszystkim szkolono nas. W sanitarce tego nie lubiłam, ale wiem, że cudownie umiałam bandażować fiodełkę. Cudownie umiałam nieść pierwszą pomoc, ale przysięgłam sobie, że jakby co, to ja nie idę w sanitarkę, tylko w łączność, bo nie znoszę widoku krwi. No i w tej łączności oczywiście morsaśmy się uczyli i wszelki te. I przede wszystkim świetnej znajomości miasta, wszelkich tak zwanych przechodek, żeby w razie czegoś, powiedzmy, bo zawsze musieliśmy być przygotowani na coś, prawda? Na ewentualną walkę. Więc tak zwane przechodki między jednymi kamienicami, a drugim przez podwórka, przez te ogrody i tak dalej, żeby nie unikając ulic, dojść z jednego końca miasta na drugi. Bardzo ciekawe, ja do dzisiaj wiem, jak można chodzić. No z tym, że teraz pobudowali i tak dalej, ale to był świetny. No i dokładna znajomość broni, pistoletu maszynowego, pistoletów małych, szóstek. To wszystko było w jednym palcu. Równocześnie, jako harcerki, robiliśmy na przykład sami sobie chusty, przecież nie było sklepów tak zwanych bławatnych, farbowało się samemu. Zazwyczaj mamy prześcieradło,
z którego robiło się na przykład ja bordową. Nasza jedynka miała bordowe chusty. I nawet, co uważam sobie za powód do chwały, można powiedzieć, w wieku lat 14, a może już 15, wyhartowałam sztandar. I w ogóle nie, w życiu nie hantel, no owszem, przedwojenna dziewczyna umiała i szydełkiem robić, i haftować, to jest inna sprawa, ale ja wyhaftowałam sztandar, na którym z jednej strony był krzyż harcerski, z drugiej orzeł, tylko kolega mi wyrysował, a na czym? Znowu ten biały orzeł był na amarantowym, bo dawniej sztandar polski, flaga była amarantowa, a nie taka jak ja mam tutaj, że nie wiadomo co pomarańczowe czy co. No nie, niestety tak się stało. I na nim wyhaftowałam orła białego, a z drugiej właśnie ten. I ten nawet dałam przez IPN apel, jeśli by ktoś znalazł ten sztandar, żeby dał do muzeum, bo to fantastyczna sprawa. Wyhaftowany przez dziewczynę 11-letnią sztandar dla drugiej drużyny harcerskiej męskiej, bo mnie o to poproszono. Sztandar był poświęcany u Paulinów, bo w ogóle wszystkie, myśmy byli związani z Paulinami, oni konspirowali, można powiedzieć, z nami. Zresztą teraz, do niedawna mieliśmy raz w roku u nich mszę świętą i tam jest tablica ku czci naszego, ku pamięci naszego komendanta, drucha Wiśnińskiego, blisko. I tam był poświęcony, ale potem, może dlatego, że mieszkanie mojego kolegi, które były drużyny, ja to haftowałam, było za dużo było tam ludzi różnych, więc schowane było u nas w mieszkaniu w szafie. Ten sztandar, to jest bardzo ważne, co mówię. No i takie rzeczy robiliśmy, a przede wszystkim właśnie byliśmy przygotowywani, że w razie czego, no to, prawda, idziemy do akcji. I, ale zanim to się stanie, zanim będzie akcja, to na przykład takie daty i tak dalej. Więc był w Zaduszki, czyli w Wszystkich Świętych, postanowiłyśmy harcerki zrobić, ozdobić groby powstańców styczniowych na, znaczy takie nam przydzielono, bo to znowu wyżej dzielono, ci robią to, ci robią to. Myśmy miały kwaterę powstańców styczniowych na, to jest tu od strony 29 listopada. I grup nieznanego żołnierza. No i teraz jak myśmy to zrobili? W Akademii Sztuk Pięknych stali Niemcy. Myśmy w tym moim mieszkaniu na Krzywie, blisko, zrobili piękne wieńce zielone, duże, z tak zwanej gufrowanej biduły, duże, szerokie, biało-czerwone szarfy. I tu i kwiaty tu w dołu, a szarfy, żeby nie było widać, jak się wyniosły, były zwinięte i ze szpileczką. I teraz trzeba było taki moment znaleźć, kiedy Niemiec idzie w stronę kościoła Floriana, świętego Floriana. Prawda? Więc jak on, myślmy sobie, jak on szedł wolniutko, no to stał na marcie i tak sobie chodził. I szedł do kościoła, to my puchnął, sprawne, młode skoczyły, położyły te wieńce od nas i od chłopaków, dwa wieńce. Szpileczki wyjęły i za dwie minuty flagi, znaczy te szarfy biało-czerwone, powiewały nad grobem. To są takie nasze, taka służba zwykła harcerska. Ale na ten cmentarz to nie było też takie proste, bo trzeba to było zrobić przed godziną otwarcia cmentarza, a tam jest mur. Do dziś nie wiem, jak ja przeskoczyłam, a ja naprawdę przeskoczyłam mur. Mur. I co myśmy tam zrobili? Myśmy zrobiły z kolei małe wianki i znowu z takimi biało-czerwonymi węższymi szarfami ze szpileczkami. I przeskoczywszy ten mur po około 7 rano, ciemno jest właściwie,
pędem położyłyśmy te, wyciągnęły te szpileczki i znowu cała kwatera powstańców styczniowych była fantastycznie biało-czerwona. No jak weszła policja i niemiecka granatowa, a myśmy tam czuwały za tym, to, a myśmy jeszcze w kieszeniach miały dziesiątki tych rolek z biało-czerwonymi bułkami. Jak oni weszli, zaczęli to zdejmować i deptać. To my buch i znowu, i buch i znowu. I tak chyba do południa trwała walka i myśmy wygrały. Notabene w filmie, który był taki o szarych szeregach, przez Muzeum Maka zrobione IPN, to zrobiono, że inscenizowali współcześni harcerze. Jest taki zrobione, to zupełnie idiotycznie, żeby nie zdawali sobie sprawy, że to wszystko było no, konspiracyjnie. Jest pokazane, że te dziewczyny wchodzą, tak sobie idą, wolniutko przez aleje, potem sobie wiążą biało-czerwone wstążeczki wokół krzyża i spokojnie wychodzą. No kochani, no to tak robić film, no to w ogóle coś... No nic, w każdym razie zrobiliśmy to. Potem taką pamiętam bardzo ważną sprawę, mianowicie wizyta naszego z głównej kwatery z Warszawy przyjechał harcmistrz Olbrychski. No i oczywiście mieszkania były zacieśnione okropnie, więc tam gdzieś w jakimś pożyczonym łóżku w kuchni on u mnie akurat spał, bo i tak moje było najmniej zacieśnione mieszkanie. I ja, taka harcerka moja, cała szczęśliwa i dumna, pokazała mu, że prowadzę kronikę. Rany boskie, żeby tego widzieli. Nawet w piecu się paliło, bo ona normalna blacha i paliło się. Pan Olbrychski spokojnie tą piękną kronikę w kuchni podarł na drobny mak, wrzucił do pieca i mówi, nigdy więcej. Oczywiście konspiracja, a tu kronika. No, no człowiek był głupi, młody. No. Młody, bo wyrosł był przy młodości. Teraz proszę was, poczekaj. Więc tak jak mówiłam, myśmy wszyscy byli przygotowani w razie jakiegoś powstania, że idziemy do powstania. Telefoniczności, ktoś tam w sanitariusz i tak dalej, tak dalej. I teraz wybucha powstanie warszawskie. Wybucha powstanie warszawskie. Jesteśmy już, można powiedzieć, zmobilizowani. Każdy ma opatrunki przy sobie. Tak? I czekamy. Wiem teraz dopiero, bo przecież ja nie byłam w kierownictwie, tylko w szarym harcerku. Oni wiedzieli więcej. I taki był tutaj w Krakowie, AK dowódca, to był pułkownik Odleski. I to się ważyły, czy będzie w Krakowie powstanie, czy nie będzie. My bylibyśmy w pełnym. Teraz dopiero wiem, że to był on. I że uzgodnił z Borem Komorowskim, że powstania nie będzie. Ale Niemcy coś węszyli i zaczęły się straszne łapanki. Równocześnie, ja nie mówiłam o tym, że stale na słupach, tego mówiłam przez całą wojnę, co jakiś czas 100 osób rozstrzelanych, 100 osób rozstrzelanych. I nazwiska. Takie były ciągle jednym z takich strasznych, jeszcze wracam właśnie, kawaleczek za tej okupacji, to był, no, jeszcze tego nie mówiłam, że harcerze również roznosili pocztę, nie pocztę, tylko prasę. Myśmy drukowali harcerską prasę z wiadomościami najnowszymi z wojny i te prasy na ulicach się rozdawało. Więc to było bardzo ciekawe, ale była taka, jak pod koniec krakowski to się nazywa, taka niemiecka szmatła. No w ogóle nikt tego nie czytał na ogół, ale pewnego, no na przykład, czasem się zdarzały jakieś chochliki specjalnie zrobione. Na przykład raz było coś tekst, 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 a tak jak się czytało, to było generał Sikorski, niestety. No ale najtragiczniejszy dziennik właśnie, ten goniec krakowski, to był, kiedy Niemcy odkryli Katyń.
i wydrukowali o tym. Oczywiście Polacy nie wierzyli w to, że to Ruscy. Myśleli, że to na pewno Niemcy. Ja pamiętam to jak dzisiaj, jakie to było straszne, bo cały szereg ojców był oficerem gdzieś w niewoli, więc potem się okazało, że rzeczywiście na liście katyńskim byli. No, ale teraz wracamy do tego, do tej już mobilizacji i rozkazu, że powstania nie będzie w Krakowie. Wobec tego zaczęły się znowu straszne łapanki, a myśmy, no Boże mój, no dzieci w końcu jeszcze, ciągle właśnie młodzież, poszliśmy, była taka śliczna niedziela i poszliśmy nad Wisłę. Wtedy na Wisła była tak czysta, że się kąpało w Wiśle. Na tak zwanych skałkach pod Norbertankamiśmy się poumawiali i tamśmy sobie siedzieli, pływali i tak dalej. I nagle ktoś przychodzi do nas i mówi, słuchajcie, w ogóle nie wracajcie do miasta, bo wszystkich aresztują po drodze. Więc tu ja się sprawdziłam. Prowadziłam moich koleżanki i kolegów, szczególnie kolegów, bo byli w większym niebezpieczeństwie. Najpierw brano zawsze chłopców. Tak, do domów, przez ten Kraków, w którym się roiło od Niemców, bo przecież w Krakowie był rząd tego generalnego gubernatorstwa. To było Niemców jak mrówków. Przeprowadziłam wszystkich szczęśliwie do domu. Tu już ja się sprawdziłam. No ale wobec tego, że nie ma powstania w Krakowie, trzeba, ponieważ są te straszne łapanki, chłopaków do partyzantki. No i znowu. A to najpierw powiem śmieszną rzecz, która się zda. Więc oczywiście chłopcy zaczęli się przygotowywać buty, tam plecaki, no całe oprzyrządowanie, prawda, do partyzantki. Wyjuchała któraś mama, te bdzielne matki, i poleciała do następnych mam, że oni się wybierają do partyzantki. Niektórym kolegom matki pochowały te buty i te plecaki. Ja się śmieję, bo to teraz śmiesznie brzmi, ale była tragedia straszna dla nich i dyshonor, że nie idą. Natomiast dwóch, znaczy więcej poszło, poszło cztery w sumie od nas, ale dwóch ja odprowadzałam osobiście, to znowu miałam zadanie, prawda, łączność, odprowadzić partyzantów, chłopców do partyzantki aż do Sieprawia. Wiecie, gdzie Siepraw. Kawał drogi, 20 km co najmniej, piechotą w jedną i w drugą stronę. I to nie główną szosą, zresztą ona nie była skończona, ta zakopianka, ale przez Łagiewniki i tam gdzieś chęć, ja teraz już nawet nie wiem, a wtedy, ponieważ ja świetnie znałam mapę i do dziś bez mapy ja się nigdzie nie ruszam, wobec tego przeprowadziłam, jeszcze wstąpiliśmy w Łagiewnikach do kościółka tego jeszcze wtedy małego, pamiętam, pomodlić się za szczęśliwą drogę. Ja oczywiście chustę wzięłam sobie do kieszeni, ale linijkę rodzajską. No i idziemy. Idziemy i wchodzimy już do Sieprawia. I patrzymy, jakiś taki magazyn i jakiś taki człowiek z karabinem stoi, Matko Boska, w pierwszej chwili coś nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale patrzy się na beret, na berecie ma orzełka. Przy pasie, na pasie ma na klamrze orzełka. Co się dzieje? Idziemy dalej, a 20 km od Krakowa, w którym był rząd gubernata, bo ja miałam ich odprowadzić do szkoły w Sieprawie, do kierownika szkoły, który był łącznikiem. Idziemy do tej szkoły, ja do tego kierownika melduję się, że jestem harcerka, skierka, bo w ogóle wszyscyśmy mieli pseudonimy. Słuchajcie, ja do dziś nie wiedziałam niektórych, już teraz wiem, ale dobrze po wojnie nie wiedziałam nazwisk. Taka była konspiracja. Także do dziś się mówi o kolegach, mówię, o, przyszedł Zujkis. Co to Zujkis? Przyszła Ewa, to było Adam i tak dalej. Jest to takie bardzo, bardzo dobrze. Kapitalna była konspiracja. Takich smarkaczy można powiedzieć. Już się kończy, tak, tak, no. Chwileczkę, ale no, tu jest najważniejsze, ja muszę skończyć. Dobrze, ale wiesz, to... No i
wchodzę tam do tego, do tej szkoły, melduję się u kierownika, mówię, oto drużyna, wszystko powie, bo w ogrodzie tam siedzi pan pomocznik. Zamelduję się, ja idę, patrzę, słuchajcie, czwarty rok wojny, a ja tu widzę polskiego oficera z koalicyjką, berecie z ogonem, w cholewach, z pasem, z pistoletem na stole. No więc ja usiłuję się zameldować, żeby zaczynam płakać ze wzruszenia, że harcerka i tak dalej. Przeprowadziłam takich dwóch, to był Misio i Dobek, Misio i Dobka i tak dalej, Dobek. No i dobrze. I odprowadziłam, znowu się sprawdziłam, bo jednak doszłam, doprowadziłam i teraz i wracam. Wracam sama, słuchajcie, tak, aha, a dlaczego byli tam ci młodzi ludzie przed magazynem? Bo Niemcy chcieli zabrać kontyngent i wtedy partyzanci zeszli z gór, zablokowali, zajęli się praw i nie dali Niemcom nic. Takie już były czasy. Niesamowite, ale naprawdę prawdziwe. No więc wróciłam do domu, te 20 km, następny już wieczór prawie. Lecę taka szczęśliwa przez ulicę do domu, że szczęśliwy jestem. I idzie krawcowa mojej mamy i mówi: Tereniu, a cóżeś ty się tak umundurowała? A ja w tej chustce z tą lilijką, no przecież naprawdę mundurowana, z tego szczęścia mi się zdawało, że jestem w wolnej Polsce. No i dobrze. I teraz tak, zaczynają się, jeszcze muszę powiedzieć, jak co, no już musicie wytrzymać. Powstanie się kończy i teraz z powstania zaczynają wywozić ludzi, nie że wywozić do obozów, tylko przewozić po różnych miejscach, matki z dziećmi i tak dalej. To wszystko głodne, sprawdzione, i jadą różne, więc my dostajemy zadanie na różne stacje, tutaj koło Miechowa i tak dalej, pojechać, ile się da wziąć do plecaka mleka, tego, tamtego i rozdawać to. I pewnego razu pojechaliśmy, taka miejscowość chyba Niedźwiedź. I tam tak się umówili kolejarze, że będą zatrzymywać pociąg, żeby można było dać właśnie tę pomoc właśnie. Ja pamiętam, że to były strasznie ciężkie plecaki, bo wtedy nie było plastikowych butelek, na przykład komleko było w butelkach autentycznych. No, nadwigaliśmy się, ale rzeczywiście cały pociąg, żeśmy tam, było nas paręnaście, porozdawały, co się trzeba i trzeba było wracać. Przyjeżdża pociąg z powrotem, to były moje imieniny 3 października. Przyjeżdżam, a pociągi były takie stare pociągi, że miały wejście do każdego przedziału z takiego schowu, jednej takiej deski. I tam w tym pociągu Niemcy, młodzi Niemcy, żołnierze, nie gestapo, ale mówię, bitte Freile, i tak wołają, widzą młode dziewczyny. Ja mówię, nigdy. I wyobraźcie sobie, co ta, przepraszam, wariatka, co ja zrobiłam. Stanęłam na tym schodzie, tu była poręcz i tu była poręcz. I ja do Krakowa przyjechałam tak się trzymając. Nie wsiadłam do tego pociągu z tymi szlamami. No i teraz, proszę was, jeszcze następna akcja, zadanie, nie z akcja, przywożą powstańców, niby cywilów, ale rannych powstańców. Szpital zrobiono dla nich u jezuitów na Kopernika i znowu harcerki miały obowiązek zaopiekować się nimi, mieć z nimi kontakt, i nosić im miarę możliwości jedzenia. Raczej nie dali rady wszystkiego. I myśmy dostali pod opiekę, znaczy tylko mój zastęp. Ja mówię, bo były takie małe grupy, żeby była konspiracja. Takiego Stasia Alki, 18-letniego, któremu nogę obcięto. Bez nogi. Ząbek pod Warszawą. I myśmy jego dostali. Cały czas nosiłyśmy, a i teraz coś się dzieje. Moja mama, samodzielna matka, z dwoim wujkiem, kupili mu protezę. Także jak on dostał tę protezę, to już mógł jechać do Warszawy, jak się skończyła wojna. Oczywiście zaraz się skończy. Znaczy nie wojna, ale tu przynajmniej.
I proszę was, i teraz 15 lat minęło, ale ja jeszcze wrócę do tego, że do moich drzwi się ktoś dzwoni i widzę ogromny bukiet biało-czerwonych róż. Dzień dobry, tego Stasiu Alka. Mówi, do tego domu mogłem tylko z takimi różami przyjść. Dla mojej mamy oczywiście. I mówi mi tak, słuchaj, wiesz co, największa zmiana w tobie to jest taka, że ty byłaś tak, przychodziłaś, mówiłaś, czuwaj druhu, słucham druhu, dobrze druhu. A teraz się tylko śmiejesz, taka jesteś inna. No więc takie to odmiany. I teraz przychodzi już prawie tak zwane wyzwolenie. My, młodzi, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ci Ruscy nieśli nam następne zniewolenie, prawda? Najważniejsze było, żeby Niemców nie było. Ale zanim oni odchodzą, to 16 stycznia, znacie to na pewno choćby z cmentarza Rakowickiego, na Dąbiu rozstrzeliwują ludzi. Jest straszliwe, są łapanki i rozstrzeliwanie ludzi na Dąbiu, zostało ofiar Dąbia, jestem taka wielka, wielki grób taki na cmentarzu Rakowieckim. I ja wychodzę z domu 16 właśnie, no, oczywiście tu mam jak zawsze swoje wszystkie oprzyrządowania, nie mam mnie w domu, wracam, na ulicy mi mówią, nie chodź do domu, bo tam u was rewizja. Ale ja wiem, tam sztandar, tam tablice poglądowe o broni, tam, o Boże, wszystko wiem. I słuchajcie, i teraz dopiero już tu jest relacja mojego młodszego brata i mamy. Przyszli i zaczęli robić rewizję. Najpierw w pierwszym pokoju, a drugi idzie do drugiego pokoju. No, zanim się zaczęła już taka, że wiadomo było, że może być wojna, że, znaczy nie wojna, tylko front u nas, mama mi dała 20 dolarów, czy ile, mówi, słuchaj, wszyj sobie za kołnierz, bo jakbyśmy uciekali gdzieś, żebyś coś miała przy sobie. Gdzie mnie było harcerce w głowie wszywać sobie dolar? Położyłam na półce, koniec. Słuchajcie, i Niemiec wchodzi, otwiera szafę i widzi dolary. A moja mama wspaniała bierze te dolary i wsadza mu w kieszeń. I on bez słowa wychodzi i mówi, nic tam w tamtym pokoju nie znaleźli. Prosto, ale też on zdawał sobie sprawę, że ich koniec jest bliski, prawda? I wobec tego pomyślał sobie, przydało mi się. I w ten sposób moja rodzina, mój brat mówi, że byli postawieni pod ścianą, że w ogóle coś okropnego, ta reszta rodziny. No ja jakoś, taki był koniec. I teraz przychodzi 18 stycznia. Wychodzę na ulicę, znowu wszyscy siedzą w piwnicy, cała kamienica, a ja wychodzę na ulicę zobaczyć, co się dzieje. Staję na rogu Długiej, jeszcze dwie minuty. Staję na rogu Długiej i Krzywej i widzę pędzące terenowe auto, młody Niemiec w czarnym mundurze, taki bardzo podwojewszy, bez czapki, blondyn taki, i patrzy do tyłu. Pędzi auto i skręca basztową. Patrzy do tyłu, no to ja patrzę też do tyłu. A tu od Filipa idzie tak z takim karabinem, pistoletem, myślę, w czapce futrzanej, wąsy, w szronie, bo straszny mróz. W ronie, tu ciągną takie małe armatki, piersi Rosjanie. Dla mnie to była wolność, jak zobaczyłam uciekającego Niemca, prawda? Więc ci Rosjanie przeszli, ja zamiast iść do mamy, do domu, żeby powiedzieć ludzie, uciekli Niemcy, to ja poleciałam do mieszkania, które mieliśmy obiecane, bo to okropne było, już nie opowiadałam to na Basztowej. I idę tam zobaczyć, co się dzieje w naszym czteropokojowym mieszkaniu, obiecanym przez właściciela. Wchodzę, mieszkanie otwarte, w pokojach jakiś taki straszny bałagan, tam mieszkały luftwaffe, czyli kobiety służące w lotnictwie niemieckim. Wchodzę, idę do kuchni, słuchajcie, piec się pali, na piecu się pali, i na piecu ogromna patelnia, smażą się ziemniaki.
czyli jak strasznie uciekali ci Niemcy. I wiecie co, jak zobaczyłam te smażone ziemniaki, to pomyślałam sobie, uciekli i ja jestem wolna. To było nieprawdopodobne. I ta patelnia jest moją, jak ja mówię, zdobyczną patelnią. Zabytek w domu, chroniony i w ogóle, w ogóle. No, i teraz już wracając na poważnie, zaraz po tak zwanym wyzwoleniu, co ono niosło, to wiemy, bo 50 lat było niewoli sowieckiej na odmianę i wszystkich rozstrzeliwań naszych kolegów, tak dalej, tak dalej. Ale przychodzi rozkaz, prawda? Generał Okulicki, Niedźwiadek, daje rozkaz, rozwiązuje AK, prawda? Rozwiązuje AK, to długi jest rozkaz, ale ja ostatnie słowa, więc tam on mówi, że to jest ostatni rozkaz jego, daje wam ostatni rozkaz i rozwiązania i tak dalej, i potem dalszą swą pracę, mimo rozwiązania, dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości. No więc to była z jednej strony rozwiązania AK, prawda? Ale z drugiej, można powiedzieć, zachęta do kontynuacji i tutaj już wchodzą żołnierze wyklęci niezłomni. Oni zaczynają. Ja już poszłam w szkołę, ale nasi niektórzy koledzy, mój komendant obecny, drugi Zarmiślak kapitan, zresztą skończył wieloletnim więzieniem, utworzył żołnierzy wyklętych. I oczywiście równocześnie jest rozkaz komendy głównej, druga Orszy Stanisława Broniewskiego o rozwiązaniu szeregu. No i tak by się skończyła moja służba, ale ja doszłam do wniosku, jak już zdałam maturę, poszłam na uniwersytet, na mój cudowny Uniwersytet Jagielloński, pomyślałam sobie, że przecież trzeba coś robić, trzeba coś robić, nie może harcerka wsiąść i koniec. I tyle służby, co tam w tym, ja tak ci wyjąteczki wam poopowiadałam, żeby nie było za nudno. I postanowiłam, zdałam sobie sprawę, będąc studentką polonistyki, że ja przecież nic nie wiem i nie znam mojej Polski, której 1/3 nam odebrano. Tak przeszło 1/3, prawda? Dwie piąte. I że ja muszę tę Polskę poznać i zobaczyć, czy są tam Polacy. I potem 30 lat ja jeździłam, dotąd chociaż mam ten kręgosłup chory, jeździłam na ziemię zabrane, przejechałam wszystko, jak ja tutaj dałam tytuł, od Kircholmu po Jałtę. A Kircholm jest w Łotwie, prawda, ujście Dźwiny do Bałtyku. A Jałta na Krymie. Więc całusieńkie ziemia aż pod niego. I przede wszystkim przedstawiając nie tyle historię, bo historię można przeczytać wszędzie w internecie. Nawet. A tu chodziło mi o to, żeby pokazać żywych ludzi, którzy tam są. I ja napisałam 5 książek, nie przyniosłam, bo ciężkie są bardzo, ale ostatnia moja książka ma tytuł Przecież tu Polska kiedyś była. Dlaczego? On jest w cudzysłowie. Dlatego, że wszyscy moi rozmówcy tam na ziemiach zabranych, jak również ci, którzy stamtąd wyjechali, są w Anglii, w Ameryce, w Kanadzie, wszyscy mówili, przecież to Polska kiedyś była. I dlatego jest taki tytuł. No i mimo wszystko tam jeżdżę i tym ziemiom się poświęciłam. Przepraszam, że ja nie wstaję i nie dziękuję na stojąco, ale zawalił mi kręgosłup, więc oprócz tych lat, które mi przybyło, to jeszcze mi kupiło 15 centymetrów, bo się skróciłam, już nie mówiąc o tym, że ważę 2 razy więcej. W związku z czym dlatego jeszcze też jest to trochę inne. Ale we mnie to, co było, to wszystko zostało. Myślę, że pani Teresy możemy słuchać. Ale zapewne ktoś z was chciałby zadać jakieś pytanie. Jakiś wątek go nurtuje. Dobrze, to na wstępie Jakubie, proszę.
Ja bym to się chciał pani spytać, jak pani dokładnie wspomina II Rzeczpospolitą? Bo mnie ten temat dosyć interesuje, a u nas to są takie dwie rozbieżne wizje. Jedna to taka właśnie dumna, wielka Polska, a druga to takie brud, smut i ubóstwo. I chciałbym się pani spytać, jak to było dokładnie, takie informacje z pierwszej ręki. 18 lat, bo wojna była, prawda? Jeszcze w 20 roku. Prawie 18 lat Polska miała i z tych 120 lat, zwłaszcza w zaborze ruskim, to przecież była potwornie biedna i zaniedbana. I to, co zrobili nasi przodkowie, czyli moi, można powiedzieć, moi rodzice, moje pokolenie, moi rodziców pokolenie, to jest coś nieprawdopodobnego. Polska budowała linie kolejowe, budowała centralny okręg przemysłowy, który został sprzedany Chińczykom. No. Zbudowała Gdynię, no przecież moją rówieśniczkę Gdynię, budowała samoloty, łosie, karasie, fantastyczne. To jest też także te kilkanaście lat, ile oni zrobili? Żeby, oczywiście, że trzeba było budować na przykład takie tak zwane sławojki. Nie wiem, czy wiecie, co to sławojki. To były w ogóle, przepraszam, inaczej mówiąc, wychodki drewniane na wsiach. Bo nie było po tych dzikich wsiach tam na wschodzie Wileńszczyzny, wiecie. No w rosyjskim zaborze, u nich nic nie może być dobrze. No więc tego też, te ubikacje, że będą, że muszą być odmalowane, że... Ale na przykład ja pamiętam, że nie mogło być tak jak u nas na ulicach, że jest czy śnieg, czy brud, no, jest, było tak zwane szarwarki i pół jezdni i chodnik sprzątał dozorca, czyli obecnie gospodarz domu, więc był właśnie wielki porządek, także ja pamiętam, a pociągi kochani, co do minuty. Myśmy szli na Tskawę na wakacjach. Na Tskawę i ciocia bez zegarka mówi, jechała Lux Torpeda z Warszawy, idziemy na obiad, pierwsza godzina. Nigdy się pociągi w Polsce nie spóźniały. Coś nieprawdopodobnego. Także ja wspominam, oczywiście było bezrobocie, była i bieda. A teraz nie ma. Także, tym, że teraz jest 50 lat, to no. No, muszę dla ciekawostki tak powiem, że polskiej produkcji pociąg Lux Torpeda jeździł w 20-leciu międzywojennym do Zakopanego krócej niż obecnie jeżdżą pociągi. No, nieporównywalnie. Pociąg do Lwowa idzie 11 godzin, a jechał 4,5. Ale słuchajcie, ja przeczytałam śliczną wiadomość kiedyś w gazecie. Od czasu do czasu są fajne wiadomości. Mianowicie, że powstał w Warszawie przed wojną. No, ja już pamiętam, bo ja jeździłam po tych tam Czarnochorach, po tych wspaniałych stronach Polski. Więc wiedziałam, że były sypialne z Warszawy do Czarnochory, do Orkuty i tak dalej, do Jaremcza. I przeczytałam, że powstał taki pociąg, był narciarsko turystyczny, który jeździł z Warszawy do Worochty, z Worochty do Krynicy, z Krynicy do Zakopanego, z Zakopanego do Wisły. Była w nim nie tylko sypialne wagony i restauracyjne, ale łazienki. Autentyczne. No. Także szliśmy dużymi krokami do dzikiej, można powiedzieć, bo przecież większość była to królestwo tak zwane, czyli zawód rosyjski, tej nędzy marazmu ruskiego, szliśmy pełnymi krokami na zachód. Także było bardzo fajne. Moje zdanie jest takie. Dziękuję, Jakubowicz. Ktoś jeszcze by chciał coś dopytać? Proszę. Ja też. Czy po wojnie dalej utrzymywała pani kontakty z harcerstwem, czy pani dalej działała? Zaraz po wojnie myśmy się ujawniali i to oczywiście część chłopców poaresztowali,
okropna historia. I część nawet poszło w agentów, a część uciekło na zachód, bo jeszcze ludzie uciekali na zachód też, słuchajcie. W 40. jak się zorientowano, co się dzieje, kim jesteśmy i czym będziemy. Ale myśmy tutaj reaktywowali harcerstwo. 24 w Świętego Jerzego już była pierwsza defilada harcerska na Wawelu. Była przysięga na Wawelu. Ja nawet mam takie śliczne skarbnie, wzięłam zdjęcia, bo tam byście zobaczyli rzeczywiście, że ważyłam połowę. To była w poczcie sztandarowym. No i była defilada taka właśnie. I to się działo do 49 roku. Było harcerstwo, było normalne harcerstwo. Wszyscy wrócili do swojego. Piękne defilady, był zlot już w Katowicach, pamiętam już. Coś się działo, słuchajcie. Tuż po wojnie, tu, bo to jest ciekawe, tuż po wojnie w Krakowie, znaczy jeszcze była wojna, jeszcze było w maju, prawda, a tu w kwietniu, święta wielkanocne, wystawy w masaży, bo to daliśmy, uginały się od najcudowniejszych, prawdziwych szynek z kością, wędzony, kiełbas, no coś pięknego, pamiętam taki był Różycki na rogu Tomasza Świętego i Sławkowski, Boże, co za wędliny, wszystko było, a potem coraz gorzej, potem te kartki, potem na cukier, no więc tak. Ale w 49 roku nastały czasy stalinowskie, wtedy właśnie zaczęto, już rozstrzeliwano naszych żołnierzy, prawda, i tak dalej, tych walczących jeszcze ciągle, te straszne mordy, ten Nil, ten Pilecki i tak dalej. I skończyło się harcerstwo. Zlikwidowali harcerstwo i powstała tak zwana organizacja harcerska, między innymi niejaki pan Kuroń, wielce zasłużony kawaler Orła Białego, proszę was, zrobił tak zwane walterówki, i chodzili sobie na wycieczki, śpiewali piosenki. No niestety to sam Michnik mówił, że to w sumie nie kłamał, ale prawda, on zawsze mówi prawdę. Więc, że śpiewali piosenki zarówno żydowskie, jak i komunistyczne, chyba powiedział. No coś takiego. W każdym razie on założył te walterowskie drużyny i harcerstwo zniknęło z powierzchni ziemi. Kto jeszcze tam, no i potem aż do 53, o, i wtedy oczywiście wyszliśmy, ale mimo to w 53 reaktywowaliśmy z powrotem harcerstwo po śmierci Stalina. I pamiętam znowu pierwszą, wszystko defiladę niestety na 1 maja, ale ten cały komenda chówca, Klepasz, Łobzów, bo taki był, maszerowaliśmy w pierwszym rzędzie, tak? No więc tak, no a potem to już wiecie co, urodziłam dzieci i tak dalej, no więc już nie było czasu, ale ile mogłam, tyle byłam w tym harcerstwie. No a potem jak już zaczęło być łagodnie w 84, dostaliśmy legitymacje pierwsze samych szeregów, jeszcze historyczne, podpisane przez Drucha Orszę. Historyczną postać taką mam ze sobą zawsze. Czy to prawda, że znała pani bohatera Kamieni na Szaniec, a Alka Dawidowskiego? Znała pani bohatera Kamieni na Szaniec. Ja ich nie znałam, ja znałam autora Kamieni na Szaniec, Kamińskiego. Ja muszę powiedzieć jeszcze wam, ponieważ warto wiedzieć, że Kamiński, o, tu jest takie nawiązanie do tych moich ziem zabranych, a współczesnego harcerstwa. Otóż Kamiński pochodził z Humania na Dzikich Polach. Tam było gimnazjum polskie w Humaniu, przed wojną, pierwszą. I on tam założył drużynę harcerską imienia Kościuszki. On tam założył. No i potem, prawda, po odebraniu nam wszystkich ziem był w Warszawie, a potem włączył się i był w harcerstwie w Szarych Szeregach właśnie w czasie okupacji. Prowadził moje, zresztą muszę powiedzieć, matka mojej synowej była chorążą w tej, z nim współpracowała, także to wspaniała postać.
Ale ja nie znałam ani bohaterów Kamieńca, Kamienna Żaniec, ani tylko właśnie jeszcze Kamińskiego. Na ile zmieniło się życie podczas okupacji, w stosunku do tego życia przed okupacją? Taki zwykły, codzienny dzień, jakby trzeba było go opisać. Właśnie takiego normalnego, tej matki, która miała się zatroszczyć o wszystko. Pierwsze i najważniejsze zostają same matki. Przedwojenna rodzina to była rodzina tradycyjna. Był ojciec, była mama, była babcia, był dziadek, druga babcia, drugi dziadek. No, była piękna, piękny, żyło się według pięknych, przede wszystkim prawideł moralnych, a drugie i polskich. Także, zresztą, co było najciekawsze, na przykład, znaczy ja teraz sobie zdałam sprawę, jak się przygotowywałam do was, że na przykład te matki, które były no, tak zwanymi paniami domu, prawda, odwiedzały się i tak dalej, było bardzo piękne, one no, musiały sprostać temu, żeby utrzymać te dzieci. Jeszcze konspirowały. Ja nie powiedziałam, że moje matczysko, już nie mówię o tej protezie dla tego Alki, ale moje matczysko stale partyzantom do Świętokrzyskich Gór wysyłało lekarstwa. Całe masy. Przyjeżdżała taka pani z plecakiem, też szalenie szlachetna matka właśnie, kobieta. I dźwigała te plecaki do partyzantów. Domy były po prostu jedna wielka konspiracja. Słuchajcie, to jak pamiętam, jak dzisiaj, jak Niemiec przyszedł, żeby mnie wziąć do robót, bo nie wiem, czy wiecie, że od chyba 13 roku życia oni brali do robót w Niemczech młodzież. Więc każdy się musiał jakoś gdzieś zarejestrować. Ja miałam oprócz uszlanki zrobiły, oprócz tych kompletów, zrobiły szkołę gospodarczą, bo gospodarcza mogła być. I w tej szkole gospodarczej ja byłam, no byłam uczennicą, nawet sporo umiem stamtąd ładnych rzeczy i dobrych. I miałam to zaświadczenie, ale przychodzi Niemiec po mnie i trzeba mu pokazać to, a tymczasem mama nie ma gdzie go wpuścić, bo tu moi koledzy coś piszą na maszynie, naprawdę autentyczne. Tu my mamy zbiórkę. No gdzie tu? Coś strasznego. Moja mama zawsze umiała wybrnąć. No w każdym razie nic się nie stało, dała to zaświadczenie, mnie nie zabrali. Ale przecież całą masę młodzieży brali właśnie do robót. Także to było. Aha, no i teraz tak. Jak ja mówię, panie domu, wymieniały się przepisami na dobre ciasteczka i tak dalej. A tu tymczasem trzeba było, miały tak zwane służące, nie wiem, czy wiecie, co to znaczy służące. No po prostu brało się ze wsi jakąś taką dziewczynę, bardziej grało, i ona była w domu, sprzątała, gotowała pod okiem pani. No zupełnie inny dom, no zupełnie, a tu nagle wszystko trzeba zrobić i to i wyprać, i konspirować, i utrzymać dom, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no to jest codzienne, prawie codzienne albo łapanki, albo w każdym razie te listy rozstrzeliwanych, brak teatrów, brak kin. Jeszcze nie mówiłam, że właśnie poszłam kiedyś, no, dwa razy byłam w kinie w Niemczech za Niemców. Właśnie po to, żeby tam zalać odpowiednio i żeby im spiec te, no, za przeproszeniem, tyły. Ale dzięki temu widziałam kawałeczek filmu Wiedeńska krew i filmu Ptaszczyk z Tyrolu. To zawsze będę pamiętać kawałeczek, bo potem musiałam uciekać. Znowu inną bramą wyszłam, inną wyszłam i wszystko było dobrze. A tak, no to nic, no do teatru żaden porządny człowiek nie szedł, prawda? Do kina też nie. No, nie było bibliotek, nie było, no nie było nic, no nic, muzeów nie było. To kompletnie inne życie. No, jedzenia to właściwie było, całe po wojnie też nie było, więc to już mogliście o tym słyszeć. No. Dobrze, szanowni państwo, dziękujemy pani Teresie. Dziękuję.